Środku Metodycznym w Nowym Sączu rozpoczęła się konferencja pod hasłem Europa Ojczyzny czy Ojczyzna Europejska. Dyrektor Nowej Fundacji Małej Galerii Alicja Herzel została honorowym członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Unia Gmin Turystyczno-Zdrowiskowych zorganizowała turniej piłkarski Bardzo serdecznie witam na kolejnym z wieczorów 4. Małego Festiwalu Form Artystycznych. Dzisiaj w Małej Galerii królować będzie poezja. Na nasze zaproszenie gościem tego wieczoru jest Józef Baran, którego bardzo serdecznie witam. Przedstawię poetę. No, urodził się w Bożencinie, mieszka w Krakowie, współpracuje z wieloma gazetami, nie będę wymieniać. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. I ostatni jego tomik to jest zresztą do nabycia. Dzielnik miłosny, zachęcam. I zostawiam już Państwa z poetą i z jego wierszem. Ja się urodziłem gdzieś w tych stronach, ale trochę innych, mianowicie w okolicach Tarnowskich. Ale to tak właściwie z Brzeska do Nowego Sącza jest niedaleko, a obok należy skręcić z Brzeska w bok właśnie i jest Bożencin, 20 km od Brzeska. Ale jednak inne strony, dlatego że tam równina jest. Natomiast tutaj jednak, to znaczy Nowy Sącz jest też właściwie równinny, ale jednak to, co tutaj jest w okolicy, to jest trochę inne. Inny krajobraz, inny pejzaż. Tu mam przyjaciół, między innymi kiedyś, dawno temu należeliśmy, przyjaźniłem się z grupą Tylicz. Tylicz, Muszyna, Adam Ziemianin, Andrzej Warzecha z Nowego Sącza pochodzi. Przez pewien czas pracowałem też, znaczy długo pracowałem z Markiem Lubasiem Czarnym. Też stąd. No i to, cóż poza tym, no wiele wspomnień, ale właśnie nie chodzi o to, prawda? Przeczytam na początku parę starszych rzeczy. Tu sobie wypisałem na takiej karteczce. Chociaż niektóre wiersze znam na pamięć. U Pana Boga za piecem. U Pana Boga za piecem na talerzach rosół dym. Ojciec dopiero co wrócił z sumy, z Panem Bogiem się naradzał, do siana pogodę zamówił. Siedzi teraz pod jabłonką w nowym kapeluszu, Gniadego dogląda, papierosa zakurzył. Gniady, puszczony samopas, po 6 dniach orki po rajskim ogrodzie śwista. U Pana Boga za piecem rosół w talerzach dymi, mama niedzielę czyni, każdemu po skrzydełku, po nodze, szyjce, burkowi kości. A ojciec wcina pod jabłonką głowę. To mówi, że masz tam jakąś. I przebiera między narzeczonymi, teściami, ziemniakami w rosole, starosty szuka. A muzykantów zamawiać czy nie zamawiać? Synowie ze świata zjechali, dary przywieźli, a jeszcze raz pożenię i pójdę do Pana Boga za piec. To był rok 71, a więc no, to 25 lat temu. Z tego dawnego okresu jeszcze wiersz o takim niewolniku rodzinnym. Myśmy mieli niewolnika, trzeba go było karmić, a nazywał się Gniady. Dzisiaj właściwie konie wyszły z mody i w sprawie koni w ogóle nie ma. Pojawiają się, już niedługo się pojawią w jakichś ogrodach zoologicznych. Ale wtedy naprawdę był Gniady. Zresztą pamiętam, że ojciec na tym swoim 5-hektarowym gospodarstwie miał w przeciągu kilkudziesięciu lat zmienił parę tych koni, to znaczy były i karę też. Jakiś siwek był, ale Gniady służył najdłużej. Odkąd zaciągnął się w służbę do ojca,
Żadna podkowa nie przynosiła mu szczęścia. 5 hektarów na grzbiecie dźwigał, a miał z tego obroku wiązkę, to też często łeb na postoju spuszczał i zamyślał się nad innym, lepszym światem. Bywało wszakże, że sobie coś wesołego z dzieciństwa przypomniał. Wtedy machał raźnie ogonem i bez bata z kopyta ruszał. Drogę wskazywał mu wskazujący palec dyszla. Zawsze o 2 kroki przed wozem stąpał. Widzę was dziś obu, jak wieczorem z pola wracacie. Wóz sam się toczy z przyzwyczajenia ku wrotom zagrody, popychając przed sobą 5. żywe koło drzemiącego gniadego. Woźnica także śpi, z papierosem przylepionym do wargi. W zamkniętych oczach waszych wszystkie gwiazdy się odbijają i zwiduje wam się w tej ćmie wieczornej, że zbłądziliście i zamiast do domu jechać, jedziecie do nieba mleczną drogą na wielkim wozie. Ojciec powozi przez sen, gniady ciągnie niebieski dyszel i pasta. A teraz przeskakuję o, jak to dobrze, że już tyle lat minęło, można przeskakiwać o 5, o 10 lat dalej i przeczytam wiersz z okresu mojego nauczycielskiego. Otóż przez 4 lata uczyłem miejscowości już bliższej Zakliczynowi i Nowemu Sączowi, mianowicie Olszyny. To jest taka miejscowość 5 km od Zakliczyna. Tomik nazywał się, tomik, który wtedy wydałem, nazywał się Na tyłach świata. To były rzeczywiście tyły świata. Dzisiaj trudno powiedzieć, dzisiaj właściwie tyłów świata nie ma. Właściwie wszędzie jest centrum, wszędzie są telewizory i wszędzie właściwie jest to samo. No nie ma żadnej różnicy. I tam uczyłem. I wiersz nazywa się Nauczyciel. Patrzą na mnie przez mikroskop, a ja na nich przez lunetę. I przesuwam jak pionki z ławki do ławki, z klasy do klasy. Jestem najbardziej krzykliwy w klasie, najbardziej przerośnięty wśród repetentów. Już tyle lat chodzę do szkoły i nie czynię postępów. Krnąbrny, megaloman, nikogo w klasie nie chcę słuchać, muszę udawać, co ja to nie wiem, choć dobrze wiem, że nic nie wiem. Dlatego inni uczniowie kończą szkołę i idą do nowej, a ja za karę chodzę i chodzę do tej samej, i wciąż od nowa odkrywam odkrytą Amerykę i wciąż na nowo wymyślam wymyślony trop. Teraz wiersz, który lubię, a który był recytowany na wielu tych konkursach recytatorskich właśnie, się nazywa się Zabawa. Na początku tak naprawdę była to tylko zabawa. Podwórkowa zabawa w państwo. W króla, co siedział na tronie na niby, w błazna najweselszego chłopca okolicy, w policjanta z pistoletem z bzu, w bandytę z brodą i wąsami z lnu, w robotnika budującego domek z klocków, żołnierzyka maszerującego lewa, prawa, w urzędnika w drucianych okularach. Śmiechu było co niemiara, kiedy po 8 godzinach zabawy schodziliśmy się całą paką, graliśmy w dupka, baśkę, 2 ognie albo w otwarte karty słów. Ale już po jakimś czasie niektórzy przestali do niektórych mrugać porozumiewać. Niektórzy przestali na ulicy poznawać niektórych. Król uwierzył, że jest królem. Całymi dniami nie schodził z tronu, siedział tam nadęty i nawet orzechy dług złotym bebem. Także policjant przestał się uśmiechać. Uwierzył, że jest policjantem i sztywny, jakby połknął kij,
Tak długo deptał po piętach bandycie, aż ten uwierzył, że jest bandytą i dał nogę. Sędzia wlepił wzrok w martwą literę prawa. Robotnik pracował od świtu do nocy. Ksiądz poza Bogiem nie widział świata. Wszyscy zatracili poczucie rzeczywistości. Tylko błazen biegał między nami niczym w błędnym kole, krzycząc każdemu do ucha. To przecież tylko zabawa, podwórkowa zabawa. Lecz my nazwaliśmy go błaznem i przez całe stulecia kazaliśmy mu szukać zagubionej piątej klepki. A wreszcie dla świętego spokoju zamknęliśmy go w zakładzie dla obłąkanych. Z wierszy wcześniejszych Apokalipsa domowa. Tu jeszcze wszystko po staremu. Kiedy ze świata wytchnąć wracasz, zawsze na ganku mama czeka, słowiański kruczy warkot splata, czyni znak ręką i zamienia ciebie chłopca z wilijką od pierwszej komunii. Tu jeszcze wszystko tak jak było. Na wiernym grzbiecie konia dom, w środku na pięciohektarowym tronie, z głową przebitą cierniową koroną, król ojciec z robaczywym berłem władzy. Trwa jeszcze wszystko niezmienione, jak w baśni lub w starym albumie, lecz już z przestrachem w zegar patrzysz, przed próg wychodzisz i za drogę, gdzie przyczajony w modrzewiowym cieniu na jedno oko drzemie smok cmentarny. Kiedy wybije godzina ofiary, zapłacze orszak, kadzidło zadymi, dom ci od serca odrąbią jak hubę, gniady od żalu w siwka się przemieni, dźwigną, poniosą, złożą w smoczej jamie, dom jak dymiące na półmisku danie. Cóż, przypominam sobie pierwszą swoją podróż na zachód, bo to było, proszę Państwa, mówię tu do droga młodzieży, kochana młodzież, to było tak, że się nie wierzyło, że się gdzieś wyjedzie, ale po raz pierwszy w 77 wyjechałem i to była taka duża radość, że napisałem wiersz właśnie. Wiersz nazywa się Trąba Powietrzna. Zawinęła mnie, porwała, we wszystkie strony wyobracała trąba powietrzna podróży. Koziołkowałem sferę nieważkości. Miasta rozwijały się jak spadochrony. Paryż, Rzym, Weimar. Kraje nakładały się na kraje. Twarze na twarze. Oglądałem wędrówkę ludów w paryskim metrze. Wszystko jest względne, myślałem, i jak mocne wino uderzała mi do głowy zamieć obrazy. Rozmowy zapalały się i gasły. Zbliżałem się, to oddalałem od ludzi z zatrważającą szybkością. I nagle jakaś cisza, próżnia. W tej próżni opadałem bezszelestnie do środka ciężkości. Z powrotem stawał się dom, biegały wokół mnie córeczki, powracała mi mowa. Dalekie miasta odfruwały żurawim szeregiem do map. Trębacz dąchejnał na wieży mariackiej. Może dwa wiersze, to będzie liryka miłosna, teraz zmienimy trochę nastrój. Jeden z tych wierszy właśnie, jesteśmy za granicą, ale właśnie to adresatka tego wiersza jest gdzieś daleko. I była, jeszcze można dodać, że była muzykalna. Wiersz nazywa się Czułość. Rozbudzony nadsłuchiwałem dalekiej muzyki fletu. Moje serce obracało się ku tobie jak tarcza słonecznika. I zobaczyłem, jak za obcych krajów
wyciągasz dłonie i gładzisz mnie po włosach i mówiłem do ciebie szeptem i szept przez siedem chmur przewędrował. Myślałem o tobie tak usilnie, że czas przestał tykać, rozstępowała się noc, a przestrzeń tak bardzo skurczyła, że klęczeliśmy naprzeciw, wstrzymując oddechy. Dotykałem powietrza i czułem, jak drgają ci wargi w uśmiechu, światłem neonu ulicznego, który za chwilę zgaśnie. Jak wypełnia się twoje ciało, poczułki palców czułością. Klęczeliśmy naprzeciw. Nasze zamknięte oczy zachodziły widnokręgami, od dalekiego wpatrywania się w siebie. Ramiona mdlały od powstrzymywania rozkurczającej się przestrzeni, pragnącej się wydostać na wolność. Twoje źrenice zapadały za góry, za lasy, robiło się w całym kraju pusto, cichła muzyka, otwierałem oczy. Przechodzimy do nowszych wierszy, to są już wiersze z końca lat 80. Wiersz nazywa się Hymn Poranny. O ogniu wzmagający pragnienie, wodo je gaszące, o ziemio przychylna mi pod słońcem, powietrze służące tak wiernie i niedostrzegalnie za każdym oddechem, o niebo, drogo, czysta radości istnienia. Do mnie, obłoku chwilo, która mijasz, czy nie należy wam się uśmiech dziękczynienia za to, że trwacie przy mnie, prawie bez wytchnienia i wciąż się jeszcze zjawiacie, jak na zawołaniu, po każdym przebudzeniu, z brzasku migotaniem. O święta, która nigdy mi nie spowszedniejesz, boś tak naprawdę drogocennym snem, ziemią, bańko tęczowa, którą zdmuchnie śmierć. Chyba, że może się umówię, że nie będziemy klaskać. Tak, no i co teraz? Teraz ja przeczytam następny wiersz i co, klaskać czy nie? Ja kiedyś zrobiłem a propos tych oklasków, taki eksperyment. Otóż tutaj był pan Czesław Miłosz Uwal. Ja byłem na jego spotkaniu na Uniwersytecie Jagiellońskim. I tak zachciało mi się zrobić takiego psikusa, mianowicie on czytał, nie było oklasków i gdzieś w połowie spotkania zaklaskało. Cała sala też klaskała, potem były dwa wiersze, znowu nikt nie klaskał i przy następnym znowu klaskałem i cała sala też klaskała, bo wiadomo, że jak ktoś zacznie klaskać, to wszyscy... I teraz zrobiła się taka sytuacja, dla niego dosyć dziwna, bo w sumie to były cztery razy te wiersze były wyklaskiwane, czy oklaskiwane. A więc jakby te wiersze były takie oceniane przez publiczność. I stąd już wiem, że się podobała czułość. Wiersz z ulicy Sławkowskiej, otóż wiersze rodzą się wszędzie, także na kamieniu. Na ulicy Sławkowskiej narodziły się dwa wiersze. Jeden z nich nazywa się śpiewany przez stare dobre małżeństwo, nazywa się Spóźnione wyznanie. Spotkali się po latach na środku ulicy i nie mogą się sobie nadziwić, że oboje tacy siwi, niczym przebierańcy udający prawdziwy. Ona przygłucha i on nie dosłyszy, mówi, że daremnie przewędrował pół świata. Jej zaś pozostało to miasto przez wszystkie te lata. Nawet nie wiesz, jak cię kochałam. Krzyczy mu do ucha na pół ulicy. Omal z miłości nie oszalałam. Lecz trzymałam wszystko w tajemnicy. Oglądają się za nimi ludzie, jak wyręczają sobie słów zeschniętych bukiet, których przez chwilę ożyło przedwiośnie sprzed 50 lat.
Teraz będą troszeczkę inne, znowu zmienimy nastrój. Mianowicie będzie najpierw tak króciutki wiersz pod tytułem Światy. Można być w kropli wody światów odkrywcą. Można, wędrując dookoła świata, przeoczyć wszystko. Wiersz bez tytułu, to jest wiersz zadedykowany takim trzem budownikom literatury, Tedowi, czyli Stachurze, następnie Rafałowi, czyli Wojaczkowi oraz Bruno Milczewski. Milczewski Bruno. Tak się składa, że ja jestem tak stary, że ich znałem, a z niektórymi nawet gdzieś tam wypiłem kufel piwa. Myślę tu o Milczewskim Bruno. To jest, jeżeli znacie, na przykład słuchaliście piosenek Starego Dobrego Małżeństwa, to tam jest taka piosenka Ruszaj się Bruno i idziemy na piwo. To chodzi właśnie o Bruna Milczewskiego. Ale ja napisałem polemiczny wiersz w stosunku do tych trzech poetów, ponieważ u nas myślę, że rozkwit, zakwit, taki kult trochę samobójców i trochę nieudaczników, w sensie nieudaczników życiowych, ale równocześnie buntowników, powstawały czarne legendy, myślę o Wojaczku na przykład, który popełnił samobójstwo, miał 20 parę lat, Stachura żył dłużej i tak dalej, ale też jakoś to się skończyło, jak miał 40 parę lat. Wreszcie Bruno znikł, on właśnie nie chciał nigdy popełnić samobójstwa, on był zdrowy i mocny, jak koń, no tylko, że gdzieś skoczył do Wisły, chyba to było w Toruniu, czy gdzieś w każdym razie, doznał kurczu serca i zmarł. Ale ja mówię tu, że poezja, sztuka to nie jest tylko młodość. Właściwie każdy, kto ma lat 20, to jest poetą, nie musi pisać wierszy. Kto ma lat 30, to już niektórzy już tylko są poetami. Inni się stabilizują. Ale mieć lat 85, jak Miłosz, i być poetą, to naprawdę jest sztuka. Nie ceniłem Miłosza, jak miał lat 60, 50, ale właśnie cenię go teraz. On dużo pisze i dużo dobrych wierszy. I to jest właśnie imponujące. A więc właściwie zawsze imponowali mi bardziej ci, którzy zamierzyli sobie, że będą długo żyć, wytrwale, cierpliwie, a nie ci, którzy postawili na jedną kartę, to znaczy chcieli za jednym duszkiem wypić świat. I tu jest właśnie wiersz bez tytułu. Do poezji to trzeba mieć łeb jak ćwierć i zagrychę z pałą, bo to siekiera stuprocentowa. Ani się obejrzysz, już pod stołem leżysz, urznięty na śmierć, jak ci tam trzej, Rafał, Bruno i Stef, co się założyli nad ranem, że duszkiem wychylą świat ze wszystkimi gwiazdami do samego dna. I teraz jeszcze w tej tonacji dwa wiersze. Jeden nazywa się, jest to o powieść o takiej uroczystości, która jest i na wsi, i w mieście, nazywa się Komunia. Poeta to jest taki człowiek, który przychodzi i ogląda, bierze udział w tym, a widzi to inaczej trochę. Ja to zobaczyłem tak. Ballada przed pierwszą komunią. Dziś piątek. Dom się pojutrze zaroi i powiodą małą przed ołtarz aniołów. Gospodarz przywiązał ciele do drzew. Ciele niczego się nie spodziewa. Potem trzasnął dwa razy obuchem i już leży nakryte kopytami na trawie. Jeszcze sprawnie poderżnąć mu gardło, żeby się mogło wykrwawić. I już połcie ćwiartują na stołach, rozprawiają o besztykach i bryzolach. Gospodarzowi kotlet w głowie siedzi, lecz dziś piątek, a on do uspowiedzi. Więc bezgrzecznie przełyka ślinkę i umywa ręce z kielina dbają. Dziewczynka przymierza białą sukienkę.
Jutro pierwsi goście się pojawią. Wrzesień 1990. Niektóre z tych wierszy mają odnośniki, takie, kiedy były pisane, inne nie. Niektóre jakby wymagają tego, a może to jest trochę i tak, że im dłużej żyję, tym mniej wierszy piszę. Dlatego się cieszę, każdy mi podpisuje, że jeszcze napisałem go w 96 ileś tam wiersz. I to z tego trochę wynika. Teraz będzie wiersz pod tytułem Tańcowały dwa Polaki. Dwa Polaki w jednym tańcowały. Jeden Polak duży, drugi mały. Jak po niebie duży zacznie krążyć, to na ziemi mały nie nadąży. Szumnie, górnie i sarmacko duży hura. Milczkiem, boczkiem, z słomą w butach mały hulał. Tańcowały w rytmie sprzecznych muzyk, psując wzajem szyki małe z dużym. Bez spoczynku i opamiętania. Nie do pary, ni do zrymowania. Tańcowały od sasa do lasa, dołem, górą, na zdartych obcasach. Duży Polak, nadmuchany romantycznie, bliźnich chciałby zbawiać ustawicznie. Mały schował się za czarne okulary, krok za kroczkiem, przeliczając na dolary. Na odsiepkę i na ksiepkę tańcowały, ręce stawów sobie powyszarpywały. Chodzi Polak z miną pokwaśniałą, bo co zrobi, to za dużo lub za mało. Oto taniec narodowy naszej głowy. Wściekła Polka od wieków wciąż ta sama. Słowa sobie, czyny sobie i muzyka sobie sama. Oj, dyrydy, hopsa, hopsa, danas moja dama. To są wiersze z tomów. Otóż ja wydałem właściwie do tego tomiku, do Zielnika Miłosnego, w sumie 15 książeczek. Niektóre są cieniutkie, inne są grubsze, parę wyborów wierszy, między innymi takim ukazał się również. Natomiast teraz przygotowuję, mniej więcej co 3 lata wydaję tomiki, przygotowuję teraz tom wierszy pod tytułem Obroty Roku. I z tego tomu przeczytam coś, ale może teraz sobie zrobimy taką małą przerwę, ponieważ to jest tak, że no nie można zasypywać publiczności lawiną wierszy, więc teraz może chwilę sobie zrobimy sobie taką zagrychę z prozy, czyli porozmawiamy sobie trochę, jeżeli Państwo macie do mnie jakieś pytania, a potem ja przedstawię jeszcze wiersze z obroty roku. Po prostu taki mały przerwek, nic, żeby nie było za dużo wierszy. A może, no dobrze, to ja wobec tego opowiem taką historię, do czego służy poezja. Czy w ogóle poezja w dzisiejszych czasach jest potrzebna? Otóż okazuje się, że od czasu do czasu jest potrzebna. Kiedyś byłem z moim przyjacielem, Adamem Ziemianinem, z Muszyny zresztą, razem właśnie z grupą Stare Dobre Małżeństwo we Wrocławiu. Występowaliśmy tam na hali ludowej. Tam wejdzie 2000 osób. W trakcie, jak zespół śpiewał, to myśmy wchodzili, czytali po kilka wierszy. Później po spotkaniu podeszli do nas młodzi ludzie, to tacy w wieku studenckim. No i nagle ucieszyli się, że to my jesteśmy autorami i mówią: chodźcie tutaj, my wam będziemy, kochani, będziemy wam tutaj śpiewać wasze piosenki. I ja z tego wszystkiego zostawiłem swoją teczkę przy stoliku innym, zapomniałem o niej. I rzeczywiście przysiedliśmy się z tymi młodymi ludźmi i oni śpiewali. Oni śpiewali nasze wiersze, znali na pamięć, no większej radości nie trzeba. Ale w trakcie, gdzieś tak po pół godziny, ja pomyślałem sobie, no trzeba im jakieś piwo postawić i sięgnąłem do ręką do teczki, patrzę, właściwie do takiej torby, ja nie mam. No więc podszedłem do
do stolika, gdzie wcześniej siedziałem i gdzie ją zostawiłem i zobaczyłem, że siedzi tam grupa takich 20, no nie 20, przesadzam, z 10 takich oprychów wytatuowanych. Jak ich zobaczyłem, no to pomyślałem sobie, o, to już po pieniądze. Ja chciałem tu powiedzieć, że ja w ogóle mam taką metodę, że pieniądze dodaję do takiej czarnej saszetki, nie liczę, ale widziałem, że tam jest około 2 milionów, to był rok 92, to było dużo. To było na całe życie, na miesiąc, ja wtedy nie pracowałem. Żyłem właśnie z tych spotkań autorskich. To było od czasu do czasu się zdarza. No i podszedłem do nich, sięgnąłem do toby, otworzyłem ją, sięgnąłem do czarnej, otwarłem tę czarną saszetkę, zobaczyłem, że nie ma ani groszy. Cały czas, dlaczego ja mówię tę anegdotę? Pytanie było taki problem postawiony, czy dzisiaj poezja służy czemuś, czy w ogóle jest potrzebna. Więc sięgnąłem ręką do tej saszetki, nie ma pieniędzy. Wróciłem do stolika, oni śpiewają. Nachyliłem się do poety Ziemianina i mówię, słuchaj, no musisz mi pożyczyć na pociąg. I on się specjalnie nie zmartwił, bo on pieniądze swoje miał w kieszeni. Powiedziałem mu tylko, że mnie okradli. I nic, oni śpiewają, no ja siedzę, tak sobie myślę, no szkoda, cholera, szkoda. Proszę sobie wyobrazić, że po pół godziny jeden z nich wstał. Duże chłopisko podszedł do mnie i mówi tak, czy mogę cię prosić na tym, że chcę wyjść z tobą na chwilę. No wyszedłem. A on mówi tak, słuchaj, ty zrobiłeś jedno głupstwo, że zostawiłeś te torbę i pieniądze, a ja drugie, że wziąłem ci. Ale tak mnie wzruszyliście tymi piosenkami, że postanowiłem ci oddać. Proszę sobie zobaczyć, włożył rękę tu do kieszeni, wyciągnął cały zwitek tych banknotów i co do grosza mi oddał. A więc ja go wyściskałem, prosił mnie o jedno, żebym ja powiedział, że po prostu gdzieś te pieniądze mi się zapodziały i odnalazł. A więc wniosek stąd, że no poezja służy czemu. Ja chciałam zapytać o taką sprawę. W tym wierszu o dwóch Polakach, o tym wielkim Polaku i o tym małym Polaku, gdzie jest miejsce dla poety Polaka, jak pan uważa? Dla poety? No, ja jestem raczej mały Polak. To znaczy nie dokładnie ten, który przelicza. Też tymi okularami chyba nie. To znaczy, to jest tak, ja mam taką koncepcję, że o ile przed wojną i w dawnych tych systemach, w tym systemie feudalnym, to był duży Polak, to był wiadomo, ten, o którym się uczymy, nadmuchany romantycznie, i drugi Polak to był ten piaskołodzi, który orał, siał i tak dalej, to po II wojnie światowej nastąpiło jakby takie skrzyżowanie tego dużego Polaka z małym Polakiem i powstał jakiś dziwny mieszaniec. To jest tak jakby skrzyżować, przepraszam za to porównanie, no, wilczura z jakimś kundlem. Powstaje z tego jakiś dziwny mieszaniec, nie wiadomo co to jest. To nie poeta. Nie, to jest Polak. To jest Polak powojenny. On jest raz duży, raz mały. Ja to obserwuję, to Gondrowicz opisał świetnie, jak z jednej strony pewna taka pretensjonalność, że chce się być no takim wyżej, że wyżej, przepraszam, jest takie powiedzenie, robi coś niż coś tam ma, prawda? Więc z jednej strony to jest to. Takie, i to wydaje się, to jest z kultury szlacheckiej. To zastaw się, a postaw się. Ten honor polski, to wszystko. A z drugiej strony, z kolei z tamtej, to utrzap jak najwięcej, bierz co twoje i tak dalej. I teraz nastąpiło takie dziwne pomieszanie i to widać. Na przykład Polacy w stosunku do innych nacji, ja myślę Szwedów na przykład znam trochę, ich kulturę, wydają mi się tacy jakcyś dziwni, jakby nie byli na swoim miejscu, że ani tacy, ani siacy. A wydaje mi się, to jest połączenie właśnie tych dwóch kultur i że to nastąpiło po drugiej wojnie. To można tak wytłumaczyć racjonalnie. Wiersz jest wierszem oczywiście i
Może ktoś inny by to do tego inaczej jakoś podszedł do tego wiersza, ale no mniej więcej to mi przyświecało, kiedy pisałem. Nie zawsze się wie, oczywiście, jaki będzie końcowy wiersz, ale jest jakiś zamysł, jakaś intuicja. Gdybym wiedział, jak naprawdę jestem, napisał artykuł, prawda? Ja napisałem wiersz. A jakie jest miejsce poety? Ja właściwie nie, staram się nie reprezentować poetów, to znaczy nie wyodrębniać, że ja artysta, prawda, że staram się gdzieś tam umiejscowić, to znaczy mówić raczej za tych ludzi, z których wyrosłem, mówić to, co się od nich dowiedziałem, znaczy ich językiem. No nie mówić ja poeta, chociaż od czasu do czasu mi się to zdarza oczywiście, jasne. Ale poeta daje znać poprzez swoją wrażliwość, poprzez to, że pisze, prawda. Nie, on nie musi pisać, że no ja poeta to jestem inny człowiek. No oprócz tego, że jest artystą, no to oprócz tego ma inne role, prawda. Jest mężem, jest ojcem, albo ja wiem, kochankiem, narzeczonym, no i tak dalej. Chodzi do kościoła, jeżeli chodzi, albo nie chodzi. Jest dyrektorem szkoły, albo nie jest, no ja nie wiem, dyrektorem galerii, albo kimś, no po prostu jest wiele ról, między innymi poeta. Ja pracuję od kilkudziesięciu już lat jako dziennikarz. Dawniej pracowałem przez parę lat jako górnik, potem byłem nauczycielem, no a od już właściwie 20, od 76 pracuje w dziennikarstwie. Jest to zawód, jakby to powiedzieć, troszeczkę oczywiście ładny. Nie wiem, moi koledzy dziennikarze są na sali, są tutaj. Więc ja będę trochę ich demoralizował. Trochę jest to zawód... Proszę? Nie, ja nie w tym sensie, tylko że zawód w tym sensie trochę jak zawód prostytutki, w sensie takim. Dlaczego? Dlatego, że otóż ja dzisiaj na przykład jadę gdzieś do, powiedzmy sobie, pojechałem niedawno, byłem koło Jordanowy. Bohaterem mojego reportażu był, w piątek był to drukowany artykuł, był Antoni Pilz, lutnista. Teraz ja tam siedzę i słucham. Prawda? I słucham i wchodzę w ten jego świat. Co on mówi? Wszystko to muszę się tego nauczyć na pamięć. Potem przyjeżdżam. Oczywiście myślę sobie również, z jednej strony myślę sobie o tym moim bohaterze jak najlepiej, a z drugiej strony jednak mam pewne wątpliwości. Że on nie jest taki szlachetny, wspaniały, jak się przedstawia, ale że tam za tym się jeszcze kryje, że jest trochę sprytny i tak. No ale teraz siadam do reportażu. Muszę powiedzieć, że teraz muszę sobie wymyśleć, jak to pisać. Jednak piszę to poetycko. To znaczy ten bohater ma być ładnie przedstawiony. Więc pomijam jednak pewne prawdziwe rzeczy. Nie dość. Ja przez parę dni żyję tylko nim, jak piszę. No ale potem kończy się artykuł, reportaż napisałem, artykuł wydrukowałem i oto jadę teraz na przykład do galerii, do pana Szarka i teraz słucham, co pan Szarek mi opowiada. Akurat nie przyjechałem w tym celu jako dziennikarz, ale może kiedyś przyjadę. I żyję znowu tym światem. No, nie daj Boże, ja nie jestem takim dziennikarzem, ale są tacy. Gdzieś kogoś ktoś pobił, zabił, jedzie z kolei zupełnie w inny świat, kryminalny i znowu wchodzi w inną historię. A więc dziennikarz jest kimś takim, co się zapala, a z drugiej strony no, jest no, chłodny, no bo gdyby tak naprawdę się tak zapalał, no to by no, nie przeżył tych kilkunastu czy kilkudziesięciu lat. Dlatego nazwałem go w jakimś sensie, że to jest taki zawód trochę toksyczny. W tym sensie. Po pewnym czasie pisania, po 10-15 latach, no wydaje mi się, że ma się coraz jakby większy dystans do tych swoich bohaterów i że no ja to robię w ten sposób, że się przerzucam z formy na formę, to znaczy najpierw robię wywiady, potem z kolei
się felietony, potem znowu od czasu do czasu reportaże, no bo to się też nudzi. To jest taki płodozmian, można powiedzieć. Zmieniam ze swoją pracę. Ale jest pan poetą, dziennikarzem, a nie odwrotnie, prawda? Tak, jak pan jestem, to odczuje? Oczywiście, jak pan jestem poetą przede wszystkim. Tak. I tu moi zwierzchnicy wszyscy mieli ze mną problemy. Jak mnie przyjmował do Gazety Krakowskiej Rysiek Niemiec, to jest naczelny, bardzo fajny człowiek, to mówił mi tak, ale ja cię przyjmuję jako dziennikarza, a nie poeta. Ja mówię, słuchaj, ja jestem przede wszystkim poetą, ale jestem też dziennikarzem. Nie możesz mnie tak przyjąć, bo to tak jakbyś mnie rozciął na dwie połowy i przyjął sobie tylko połówkę wziął. Ale później on chciał być konsekwentny, więc przez pierwszy rok na przykład nie ukazywały się o mnie żadne notki, jak ja występowałem jako poeta. Nie, tu Barana zostawiamy, nie piszemy o nim, bo on jest naszym tu kolegą, nie będziemy tu chwalić kogoś. No potem mu jakoś to przeszło. Także mnie również zaczął traktować jako poeta. Z tym, że cóż, no, pisanie, to co ja umiem, nie jestem z zawodu ani z temperamentu dziennikarzem, ale, bo dziennikarz to jest taki, albo dziennikarka taka, która się wśliźnie do myśli dziury, zobaczy, co tam mysz robi, prawda, opisze ją. W ogóle, no a jeszcze dzisiejsze dziennikarstwo, myślę o tych różnych facetach, którzy biegają z aparatami za z tymi ludźmi znanymi, robią z nienacka, z zakrzaków, gdzieś wyskakują potem, żeby ich ktoś nie znał. No takie, oczywiście jest też takie dziennikarstwo. To na pewno nie jestem takim dziennikarzem. No ale jedno co umiem, to umiem pisać. Ponieważ umiem pisać, no to więc z poezji się nie da wyżyć. Wobec tego jestem dziennikarzem. A czy pisze pan prozę też? Nie. W ogóle? Nawet nie. Nie piszę prozy i ja myślę, że mam dość prozy, a tą prozą jest właśnie praca dziennikarza. Znaczy, powiem szczerze, wydaje mi się, że tyle powstało książek, w bibliotekach jest tyle tych książek, że chciałbym dodać jedną, nawet może nie taką grubą jak ta, a taką może o połowy cięższą. Ale żeby to ta książka w tej bibliotece została, no powiedzmy przynajmniej na te 100. Prawda? I to byłby duży sukces. Jest dużo pisarzy, no radością ich, jest ich, że piszą. Że piszą powieści. Miałem stryja, który napisał 50 parę książek. Między innymi ponad 20 powieści. Ale te powieści były jednorazowe. To znaczy napisał, wydał i na tym się kończyło. Rozeszły się i potem nie były wznawiane. I wiele po prostu z tych powieści umiera już pod piórem pisarza. Więc ja sobie pomyślałem, że ja jeżeli drukuję w Gazecie Krakowskiej, w Dzienniku Polskim, czy w innym piśmie, który ma nakład 100 tysięcy, czy 150 tysięcy, no to tak jakbym wydawał tę książkę, prawda, którą wyda się później w 5 tysiącach. Żywot artykułu jest mniej więcej taki sam jak w większości z tych powieści, to znaczy one pożyją przez jakiś czas, rok, parę lat, a jeśli chodzi o dziennikarstwo, to i dzień, to czasem są takie artykuły, przecież ja staram się takiego dziennikarstwa nie uprawiać. No i koniec, a więc to jest właściwie to samo. No i jeszcze jedno, że pisanie dziennikarskie jest zupełnie inne niż pisanie literatury. Tak podejrzewam, że po prostu jest to inne myślenie. Tu by trzeba było długo mówić, no jakie to jest myślenie poetyckie, a jakie myślenie prozatorskie, literackie, a jakie myślenie dziennikarskie. W każdym razie ja się zbakierowałem, bo za długo piszę, uprawiam dziennikarstwo i pewnie już bym nie potrafił pisać dobrej prozy. Takiej czystej prozy. Ja mam zadać króciutkie pytania. Mówił pan o dziennikarstwie i o wypalaniu się. A jak to jest z poezją i wypalaniem się? To jest jedno pytanie. A drugie, jak to jest z upływem lat? Czy czuje się pan bardziej w Bożencinie,
Czy bardziej w Krakowie, czy bardziej w miejscu, w którym tam jest? Z wypalaniem, no to jest tak, że to w tym wierszu właśnie mówiłem, w tym wierszu o tym, że do poezji, która jest takim spirytusem stuprocentowym, to taka jest poezja, to jest taka zagęszczona rzecz i że niektórzy tą poezją się upili po prostu, urznęli, jak ja to nazywam, na śmierć. Bo to jest niebezpieczna sprawa, w ogóle uprawianie sztuki, uprawianie poezji. I ja postuluję, żeby od czasu do czasu jednak mieć zagrychę z poezji. Normalne życie, praca, w tym wypadku dziennikarska, po prostu czegoś się trzymać, ponieważ naprawdę od poezji zginęło już, poezji w ogóle mówię od sztuki, zginęło wielu już artystów. Tym bardziej, że co innego jest na przykład pisanie prozy. Bo jak facet siada, to on właściwie książkę pisze tyłkiem. Musi siedzieć przez parę lat. Myśliwski napisał książkę Kamień na kamieniu za 12 lat. Kawalec, bo to mój przyjaciel, więc wiem, że pisuje stronę, dwie strony na dzień. To wszystko. Ale jak on się złoży, to z tego powstaje właśnie powieść. No więc tak to jest z tą prozą. Uciekła mi myśl, nie wiem, czy pani zobaczyła. Zgodnie ją, ale właśnie proszę mi powiedzieć, jakie pani. To o prozę, ale jeśli chodzi o poezję. O poezję też, to trochę inaczej jest. Jak proza? Zaraz zacznie się zwężać wkładkę. To już nie twardy grunt nieobjętej okiem słonecznej równiny pod stopami dzieciństwa. Przede mną rozchwianą kładką nad niebytem idzie ojciec. Przechybnął się, zniknął w silnych mgłach, rozkładając ręce jak do lotu. Za mną w bezpiecznej odległości córki. Aśka z Kenem trzymają się za ręce. Z nieobjętej przestrzeni wchodzą w stronę pierwszych krzęseł mostu. Radośnie mijając zielony mosteczek, który weselnie ugina się. Dziękuję. Jeżeli państwo macie jeszcze jakieś uwagi, pytania, jeżeli ktoś chce to. Nie wiem, jeśli tam. Tak, tutaj są. To z dedykacją będzie. A jeżeli, proszę bardzo, jeżeli macie do mnie państwo jakieś pytania, może. Nie kosztuje to dużo, 6 złotych. To jest jak tam jest. Pięknymi, kolorowymi takimi. Można to. Chłopcy czy dziewczynie ręce podają. Ale może jeszcze jakieś pytanie, jakaś uwaga. No, przyjechałem rzeczywiście specjalnie z Krakowa do Nowego Sącza, więc chcę się solidnie wywiązać z tego spotkania. Jutro zresztą, pojutrze mam spotkania, jadę do Poznania. W Uniwersytecie Poznania. Chciałem powiedzieć, że szczególnie Poznań, właśnie moim miastem jest oczywiście Kraków, ale właśnie w Poznaniu mam dużo. No, ja jeszcze chciałam pozyskać do Kraku, ponieważ przypominę, który jest pamiątką. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. No i serdecznie gratuluję jeszcze sukcesów na wspaniałych i myślę, że jeszcze kiedyś się spotkamy z pana. Nie u pana Czarka. Tak. To nie w mojej galerii. Proszę bardzo, jak ktoś chce powiedzieć,
Ktoś delikatnie chce. Nie rozumiem. Proszę.